Jotrzmano, jestem Rockstech i teraz w kolejnym odcinku na moim kanale. No i słuchajcie, w dzisiejszym odcinku postaramy się przejść gierkę Tapping Mania, używając tylko halloweenowych petów z tamtego eventu, jak widzicie. Ja w ogóle w to nie grałem, sobie na chwilę po prostu wbiłem, zobaczyłem o co w tej gierce chodzi. Nic tutaj nie mam, jak widzicie też pety są puste, więc zobaczymy czy mi się uda to przejść. Mam nadzieję, że tamte pety będą naprawdę dobre. Więc jeżeli chcecie kolejny odcinek, dajmy z przeoceniem jakieś gierki, wydawanie robuxów, czegoś takiego, piszcie w komentarzu, zostawcie łapkę w górę, subika. No i dobra, jesteśmy już na tym halloweenowym świecie. Jak widzicie mamy tu jakiegoś ducha nawet sobie. Mamy tutaj ogólnie 3 jajka, mamy jedno jajko za 69 milionów. Kolejne jajko kosztuje 420 QD i kosztuje jeszcze do 149 robuxów. I ja sobie je kupię, żeby zdobyć miliony, żeby sobie kupić te i potem zdobyć te, wiecie bo o co chodzi. Myślę, że już powoli możemy sobie to kupić. Zostawcie tutaj 150 w górę, bo kosztuje to 150 robuxów. Więc słuchajcie, jazda, kupujemy. I uwaga, uwaga, co wylecić, coś dobrego? Mamy Hunted Secret Basket. I co to jest w ogóle? 10%, ej to nie najgorzej, naprawdę. Proszę, żeby dawało chociaż kilka tysięcy. 27 tysięcy, dobra, bierzemy je, o kurde. Patrzcie to, zaraz będziemy mieli milion normalnie, już mamy milion. Ło, dobra, to robimy sobie rebirfa, bo to nam powinno więcej dawać. Okej, robimy rebirfa i uwaga, teraz je dostajemy. Biliony dostajemy, no to słuchajcie, super, robimy sobie teraz tej opening. Nawet sobie 3 kupy tak na start, ale to był dobry pomysł kupić to jako, bo teraz będziemy mogli sobie tutaj te kupić. Okej, okay, dobra, jeszcze sobie poklikajmy chwilę. Okej, okay, dobra, jakie mamy pety teraz? Co się stało? Dobra. Tu są w miarę spoko te pety. Razy 1000, to jest całkiem dobre. Ej, goldena nawet mamy, dobra, bierzemy sobie i tego. O, jeszcze możemy jednego, no to weźmy sobie tego, niech będzie. Ej, dobra, ale co możemy w ogóle tutaj jeszcze kupić fajnego za te gemy na przykład? Patrz, bo mamy 150 tysięcy gemów, nawet więcej co możemy zrobić. Dajmy sobie jeszcze to zróbmy. Dobra, mamy 650 tysięcy. Ej, dobra, mamy tutaj ten Rebirth Shop. Zobaczmy, co tam będzie w ogóle ciekawego do kupienia. Autoclicker, no, ej, to jest dobre. Auto Rebirth, to też jest bardzo dobre. Założone pety, ej, kurde, dobra, kupujemy to. To też się przyda oczywiście, Walk Speed. Ej, to dobra, to ja bym sobie kupił tego autoclickera, bo to jest szybko, naprawdę. Jeszcze sobie mogę peta nałożyć, to super w ogóle. Dobra, nakładamy sobie. Jeszcze World Boots gdzieś tutaj powinien być. Bilion klików, dobra, bierzemy sobie to. Super, ej, kupiłem to, dobra, spoko. I tu jest razy 4, ej, dobra, to się przyda. Tylko zróbmy sobie jakieś tutaj rebirfy. O, 100 tysięcy, super, 2 miliony. Już mam jeszcze tylko 8 milionów i będę mógł mieć autoklikera, więc no mega to dużo da. I kupujemy sobie tego autoklikera i auto rebirfa, od razu myślę, że spoko będzie. Jeszcze coś możemy kupić. Możemy sobie walk speed jeszcze do maxa zrobić i faster autoklik, czemu nie? Okej, okay, ale jak to działa teraz? O, jest autotapper. Ej, dobra, to jest dobre, auto rebirf też jest. Okej, okay, też sobie użyjmy, nawet na którego sobie możemy wziąć. Okej, okay, ale w międzyczasie to co ja mogę tutaj zrobić? Tu mam jakieś większe boosty, ja sobie mogę iść nawet tutaj już. Ej, dobra, idziemy sobie tu. Spoko, tu jest razy 9, to też dużo to da. Ej, w ogóle takie puste mapy, to jest słabe trochę. Powinny być chociaż trochę zapełnione. Ej, dobra, w ogóle mamy 700 milionów gemów prawie. Dobra, bierzemy sobie PC Equip. I to nawet na fulla, dobra. Ej, to też sobie możemy kupić, też do fulla. I Jump Powera też możemy sobie, ale to jest mega, mega drogi, nie wiem czemu. Okej, okay, kończymy Jump Powera, spoko, jeszcze to możemy sobie to kupić trochę. I spoko, i tylko co daje ten Jump Power? Nie wiem, nic chyba nie daje, nie ogarniam tego. Nie wiem, dziwne trochę, ale dobra, lecimy sobie dalej oczywiście. Co ja mogę tutaj teraz zrobić ciekawego? Autorebry jest jakiś dziwny trochę, więc ja sobie tutaj zrobię. Jeszcze pójdę sobie kupić nowe pety, bo oczywiście odblokowałem sobie możliwość założenia większości petów, więc idziemy sobie kupić nowe. Czy na tym nie stać? Chyba mnie jeszcze nie stać. Nie, QD też jest za drogo. No to kupujemy sobie te oczywiście. Ej, dobra, możemy w ogóle o 5 więcej nałożyć. Ej, to dobrze chyba mi się wydaje. Potem możemy diamond zrobić pety. Ej, spoko, dobra. Dajmy sobie jeszcze to golden, equip best. A nie, bo ja w ogóle nie mam miejsca na fulla, o nie. Dobra, kupimy sobie teraz. I teraz sobie założymy najlepsze i w ogóle to będzie o pet. Okej, okay, teraz nakładamy najlepsze. I ile będzie dostawać? Dobra, 5 trylionów za tapa. Dobra, a jak zrobimy rebirfa? To 18 trylionów, dobra, lecimy z tym, zbieramy na tego peta. Na tego za 420 QD zbieramy. Lecę, chyba pójdę tam, gdzie jest lepszy World Boost, bo tam szczerze mówiąc to więcej da mi. Czyli w moim przypadku to będzie tutaj na razie, więc spoko, idziemy sobie. Ej, kurde, ile tu daje? 180 trylionów, dobra. Ej, to nie, to ja tak sobie pójdę na inny, ja sobie tak pójdę na ten tutaj. Jak tam było 30 World Boosta, to ile tu będzie? Ja się boję już. Okej, okay, 50, dobra, niech będzie.
Okej, to ja sobie zrobię może rebirfa. Kolejnego mogę nawet, dobra, za chwilę będę miał na to jajko, myślę. Ej, dobra, no, mamy 500 QD, więc wiecie co to oznacza? Lecimy sobie kupić nowego peta za 420 QD. Ja serio przejdę tą gierkę tylko z halloweenowymi jajkami. Ej, serio, te halloweenowe pety są tak dobre, że ja z nimi przejdę grę. Dobra, także kupujemy, żeby coś dobrego było. Uwaga, uwaga. Dobra, Alien Kitty, to chyba coś słabego jest. Tak, no niestety teraz słabe, ale i tak mam nadzieję, że będziesz miał dobre staty. Ma dobre? 5000, no i super, o to chodziło. A bierzemy sobie 5000 teraz. Teraz sobie lecimy na tam, myślę, że na start. I weźmy sobie do mapy za 100 QD już do Voida. Powiem wam, że tu już się naprawdę dużo zarabia. Ale ja i tak chcę więcej zarabiać, bo to na razie na której mapie jesteśmy? Ile jeszcze map musimy pokonać? Jesteśmy na Voidzie, dobra, to myślę, że za chwilę będę na Nuklear. Ej, to nie jest najgorzej. Okej, okay, także kolejne jajko, może coś ciekawego wypadnie. Uwaga, uwaga, raczej nie, aczkolwiek no może akurat. Nie no, Alien Doggy, no słabiutko trochę. Ale i tak jest lepsze od tych to, więc no spoko. Jeszcze sobie mogę to zrobić, to w ogóle, o super. Ej, w ogóle kosztuje to jako 50 QD. Ciekawe jakie ono ma status, sprawdzamy to. Oczywiście tego jajka nie będę używał i zaraz usunę tego peta. Ale no sprawdźmy jakie to ma status, czy ma lepsze czy słabsze. Okej, okay. I ma lepsze, nie ma lepsze. Znaczy, jest między tym pierwszym halloweenowym a drugim, więc takie, no takie nawet. Ale dobra, słuchajcie, pora zrobić sobie cały team tych petów. Więc no jazda, robimy sobie cały team, zobaczymy jak to będzie wyglądać zaraz. Po godzinie gry zostały mi tylko 3 światy do odblokowania. No da radę, naprawdę dam radę to zrobić. Dodatkowo jeszcze powiem wam, że o, tutaj sobie weźmy. Mamy tutaj w ogóle booster razy 100 już. No i słuchajcie, możemy sobie zrobić rainbowego peta, więc jazda, robimy to. Mamy rainbow peta, potem jakieś dark matery można, naprawdę wow. Więc to oczywiście nakładamy najlepsze. Czy mi nałożę te najlepsze? Dobra, mamy rainbow oczywiście, ale już pewnie będziemy dostawali naprawdę mega dużo. Dobra, ile dostajemy? Autoklikar odpalamy. Dostajemy po 50 QD, jak to leci teraz? To jeszcze odpalam sobie autorebirfa, myślę. Możemy sobie zostawić na te... No myślę, że na ten 1 bilion po prostu będzie mi dodawało co chwilę. Okej, okay, słuchajcie, po kilku godzinach udało mi się to uzbierać. Przy okazji nowy update był, więc no musiałem trochę więcej dozbierać. Ale udało mi się i słuchajcie, takie moje podsumowanie, dość. Ostatni raz to robię, to jest masakra z takimi petami to robić. One są też nie za dobre, a też nie chciałoby się ich otwierać, żeby ich ulepszać. Po prostu siedziałem na awku i zdobywałem na ostatnią krajdę. No i mam 8 SP. Tyle powinno wystarczyć, więc lecimy sobie na spawna już. No i słuchajcie, Ghostland 7 SP clicks. Kupujemy, jazda. No i mamy. I tak oto przeszedliśmy całą gierkę. Ile tu w ogóle daje pet? Sprawdźmy to, ile tu daje pet. Okej, okay, to jest X, sprawdźmy, otwórzmy sobie. Tak, mamy Ghost Stara, spoko. Ile on daje? Ile na jakie szanse? 25%, dobra, ile on daje? Jak ten daje 4,5%, ten daje 14 tysięcy, nie no, to z tymi to już by się dało grać, ale z tymi alienami to jest totalna masakra. Także słuchajcie, to by już było na tyle. Napiszcie koniecznie w komentarzu, czy jak właśnie spadało, czy chcecie kolejny odcinek z takich challenge, czegoś takiego. Oczywiście nie zapomnijcie o zostawieniu subika z dzwoneczkiem i łapki w górę. Wpadajcie też oczywiście na Discorda, na grupkę Roboxową. No i oczywiście też na Instagrama możecie wpaść. Wszystkie linki w opisie i ja się też tam do zobaczenia w kolejnym odcinku. Narka!